meczu Zawisza Bydgoszcz Flota Świnoujście. Witam trenera Tomasza Kowalskiego, witam trenera Ryszarda Tarasiewicza. Wynik spotkania 2-2. Proszę trenera gościa o krótkie podsumowanie dzisiejszego spotkania. Flota przyjechała tu dzisiaj rozegrać bardzo dobry mecz i zagrać o zwycięstwo. Mam nadzieję, że wszyscy Państwo, jak i wspaniała publiczność dopingująca drużynę, gospodarze, widziała to od pierwszych minut. Ja gratuluję moim chłopakom postawy i dzisiejszy mecz pokazał, jak piłka nożna jest sportem, w którym znaleźć wszystkie odpowiedzi jest bardzo trudno, bo jak można zagrać w środę tak katastrofalny mecz, a dzisiaj tak kapitalny. I mam nadzieję, że ten dzisiejszy remis, który przedłuża nam szanse na awans, oczywiście są już one dosyć małe, ale są. Mam nadzieję, że ten remis będzie tym cennym wynikiem. Ja gratuluję trenerowi tego, wydaje mi się, remisu, który z perspektywy meczu wahał się w dwie strony, ale ten remis chyba w wynikach, które miały miejsce w tej kolejce, będzie tym wynikiem, który doprowadzi do tego, że tak jak śpiewali tutaj miejscowi kibice, Bydgoszczy w końcu zabita ekstraklasa. Chciałem podziękować przede wszystkim moim zawodnikom za wiarę. Za wiarę, bo mecz się nam nie układał, co tu dużo mówić. Tak jak ten Krafaski powiedział, w jedną i drugą stronę w końcówce dwa zespoły mogą przywieźć szale zwycięstwa na swoją korzyść. Dla nas uważam, że ten wynik remisowy nie jest zły. Oczywiście by było sympatyczne, gdybyśmy się wygrali. Ale trafiliśmy, jeszcze raz powtarzam, na bardzo dobrze dysponowany zespół Floty i uważam, że wynik remisowy jest wynikiem sprawiedliwym. Poproszę teraz o pytania Państwa. Ja mam pytanie do trenera Tarasiewicza. Czy uważa Pan, że dzisiaj Państwo zawodnicy wygrali najsłabszy mecz pod Państwem wodzą i z czego to wynikało? My patrzymy zawsze przez pryzmat zespołu, który jest, można powiedzieć, po serii dobrych meczów, przede wszystkim wyników, też był styl. Patrzymy przez ten pryzmat, ale nigdy się nie odnosimy do tego, czy przeciwnik nam postawił wysokie wymagania. To jest tak, jak kiedyś mówiłem, bardzo dobre pytanie, że same zwycięstwo nic nie znaczy, jeśli nie wiesz, czego zwyciężyłeś. Po prostu nie wolno przejść do tego, że my żeśmy zagrali słabo. Trzeba powiedzieć, jeszcze raz to powtarzam, że trafiliśmy na zespół, który był bardzo dobrze zorganizowany, bardzo aktywny, popełnił mało błędów technicznych i mieliśmy w pewnych momentach duże problemy, może bez takich sytuacji bramkowych, ale też na przewaga, gdzie cały czas te stałe fragmenty, czy ta gra w środku nam się nie kleiła, ale było to spowodowane, jeszcze raz powtarzam, aktywnością, dobrą grą przeciwnika. Trenera Kowalskiego. Piłkę meczową miał Zawisza, ale piłkę meczową mieliście też wy, przy sytuacji Aleksandra, kiedy zdaje się czterech piłkarzy Toty. W 90 minucie biegło, zdaje się, dwóch piłkarzy Zawiszy, może trzech. Aleksander zwlekał z tym podaniem, skończyło się na offside'zie. Czy widziałem, że duże pretensje mieli koledzy do niego, czy pan również podziela ich zdanie kolegów z boiska Aleksandra, że on zepsuł tą sytuację? No w takim momencie meczu taki kontratak 4-2 plus bramka, czyli 4-3 i takie rozwiązanie, rozciągnięcie gry i wjechanie Aleksandra na 10 czy 11 metr, no to było rozwiązanie, które powinno skończyć ten mecz. Aleksander, z tego co powiedział mi w momencie, nie trafił czysto w piłkę i to wyszło tak jako niby podanie, bo tam nie było już miejsca na podanie. Z 10 metra powinien to skończyć i powinniśmy ten mecz wygrać, ale tak jak powiedział Pan, też i tą akcję kończącą miała Zawisza, no i nie wiem, z czego tu się cieszyć. Pan ma pretensje do Petasza o tą sytuację? W ostatnich sekundach. Myślę, że to jest fenomenologiczna sytuacja. Ten Krafaski, ja mam pretensje, mówię, no niedobrze mógłby nie mieć tych pretensji, bo ta bramka, którą wyszczelił Petasz, mogłaby być na 3-1 albo na 3-2, tak? Przyszła Pan Leżowi, bo w Gdyni w sytuacjach przed roku też Pan jechał na ostatni mecz w Gdyni, jako ten pogoń, żeby przypieczętować awans. Teraz tak. Jest chyba podobna sytuacja. Chyba nie było Śląsku, ale no, w Śląsku tak samo jechałem na Warta Poznań i musiałem wygrać. Później musiałem jeszcze wygrać, a później jeszcze musiałem tutaj.